Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do materiału, w którym omówimy sobie premierową OnePlusa Nord 3 5G. Część osób może od razu powiedzieć, ej, ale przecież to wygląda tak jak ten CE Lite, którego tam pokazywałeś jakiś czas temu. I z obudowy prawie tak, no mamy jedną dodatkową diodę doświetlającą, natomiast w każdym wymiarze właściwie ten telefon jest inny, zarówno takim fizycznym, ale również takim duchowym, specyfikacyjnym, o czym powiemy sobie za chwilę. Jeżeli chodzi o sam zestaw sprzedażowy, to bardzo fajnie, 80W ładowarka, więc jak najbardziej w porządku. Nie mówimy może o tanim urządzeniu, natomiast nie jest on jeszcze flagowcem takim z krwi i kości i na to też trzeba zwrócić uwagę. No i zaznaczam dwie rzeczy tutaj. Pierwsza to jest taka, że może wam się wydawać i będziecie dobrze to wiedzieć, że ekran delikatnie miga na jakby u was na ekranach, ale to tylko na kamerze w normalnym użytkowaniu nic takiego nie występuje. Po prostu telefon nie ma takiego wysokiego próbkowania, odświeżania, więc jest to widoczne na aparacie i po prostu tak się nagrywa. Druga sprawa jest taka, że w Polsce jest dostępna wersja 16256. Taką też testuję. No i trzeba mieć to na uwadze, biorąc pod uwagę cenę urządzenia, że to nie jest taka wersja tam 828, tylko jednak jest ona tutaj troszkę mocniejsza. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, Gorilla Glass 5 generacji z przodu, z tyłu, ramka, nie wiem, no jak dla mnie ona jest plastikowa, tylko jest taka jakoś pomalowana ewentualnie, ale wygląda to nieźle, w sensie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, jest płaska, matowa, wszystko tak na dobrą sprawę na pokładzie. Przycisk zasilania po prawej stronie na środku, więc bardzo dobrze osadzony, nie ma żadnych luzów, wszystko jest w porządku. Slider do wyciszenia telefonu, oczywiście jest tutaj potrójna pozycja, więc mamy i normalny dzwonek, wyciszenie i wibracje. No i zwracam na to uwagę, że jak ktoś dawno nie miał tego w Androidzie, no to jednak musi się do tego przyzwyczaić, że nie tak się wycisza telefon i nie tak na przykład się wycisza dźwięk, jeżeli chcesz pozbyć się dźwięku migawki aparatu. Na to zwracam uwagę. Na górnej krawędzi oczywiście mamy maskownicę z głośnika, taką mikro. Ona bardziej chyba jest tutaj taka do imitacji, bo dźwięk jednak wydobywa się w naszą stronę, jakby z nad ekranu. Mamy tutaj mikrofon do redukcji szumów i port podczerwieni. Lewa krawędź to przycisk do regulacji głośności, podwójny dwuklik. No on jest też dobrze spasowany, jest mniej więcej na środku, więc myślę, że jest to w miarę proporcjonalne. Na dole oczywiście slot, dwie karty nano SIM, pamięci rozbudować nie można. Jeden z głośników są tutaj głośniki stereo, one są bardzo głośne, w miarę czyste, natomiast basu jakoś dużo nie ma, chociaż też takie zupełnie płaskie nie są, więc jest całkiem nieźle, są oczywiście sygnowane, więc można sobie tam pobawić się troszkę w korektorze. Jest nieźle, bym powiedział, w sensie to jest poziom tych telefonów mniej więcej za 2000 z kawałkiem, więc jest naprawdę w porządku. Natomiast chciałbym, żeby było tutaj jednak więcej basu i na to zwracam uwagę. No ale mam USB typu C, baterię 5000 mAh, 80W ładowanie i tutaj no to jest takie 40 parę minut do pełna, więc jest naprawdę świetnie. Niczego więcej tak na dobrą sprawę nie potrzebujemy. No i przypominam, że jednak telefony w tym przedziale cenowym bardzo często, ale również droższe u niektórych producentów, no ładują się nadal, nie wiem, 20 albo 25W, więc jest to na pewno duży wyróżnik i mamy tą ładowarkę w pudełku, więc to też jest tam powiedzmy kilkadziesiąt czy kilkaset złotych ekstra. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, to to, że nie mamy tutaj żadnej indukcji, wodoodporność to IP54, a jeżeli chodzi o baterię, no u mnie w cyklu takim, że cały czas miałem wymuszone 120 Hz i do tego też przejdziemy, bo to jest ważne, no osiągałem ponad 6 godzin na ekranie, więc świetnie, generalnie nie miałem tutaj żadnych zastrzeżeń co do baterii, naprawdę działało to rewelacyjnie i myślę, że to są takie dwa średnio intensywne dni jak nic. Jak mocniej dociśniemy od rana do wieczora OnePlusa Nord 3, to on wytrzyma i tutaj spokojnie bym się o to nie martwił, no wystarczy zabrać ze sobą ładowarkę, która jest w pudełku i szybko się gdzieś tam można ewentualnie trochę podładować. Ale przechodzimy sobie teraz do tyłu, no bo tak jak mówię, no ten tył jest błyszczący, jest również wersja matowa, więc polecam pewno tamtą. Chociaż ta kolorystycznie też wygląda bardzo fajnie, inaczej niż powiedzmy ten Lite C, ale ułożenie aparatów jest bardzo podobne, no i te dwie diody na środku logo OnePlusa, jakieś znaki towarowe na dole. Główny aparat ma 50 megapikseli ze światłem 1.9, optycznie stabilizowany, to też podkreślam. Jeżeli chodzi o ultra szeroki, to 120 stopni, ze światłem 2.3 to jest 8 megapikseli, no i tam 2 megapiksele do głębi. Z przodu 16 megapikseli ze światłem 2.0 i do tego zaraz przejdziemy. Ogólnie może się to podobać, wygląda to całkiem nieźle i tutaj jakichś wielkich zastrzeżeń tak na dobrą sprawę estetycznych
Nie mam. Ale przechodzimy sobie do jakby mojego chyba największego, jednego z dwóch największych moich zaskoczeń, powiedzmy, w tym telefonie, a mianowicie do ekranu. Mamy tutaj AMOLED, a dokładnie Fluid AMOLED, 120 Hz od 40 do 120, żeby być precyzyjnym, 6,74 cala, 1240x2772 piksele, Gorilla Glass 5 generacji, tak jak mówiłem. No i na dokładkę 1450 nitów, czyli w zupełności wystarczająca wartość. Oczywiście są telefony, które pewno będą jaśniejsze na rynku, natomiast w tym przedziale cenowym raczej bym się nie spodziewał, w sensie raczej albo są mniej więcej w tym przedziale, albo raczej dużo, dużo niżej, więc na dworze wygląda to świetnie. No i te rameczki wyglądają absolutnie fantastycznie, w sensie cieszę się, że OnePlus nie jakby zwalił tego, bo to rzeczywiście świadczy, że chcieli się przyłożyć do telefonu i on rzeczywiście wygląda bardzo proporcjonalnie z małymi ramkami. Powiedziałbym wręcz coś szokującego, że wydaje mi się, że te ramki są trochę za małe, szczególnie ta dolna. W sensie nie zawsze ten gest od dołu chce się tak prawidłowo zrobić. Oczywiście żartuję, natomiast jakby wizualnie wygląda telefon absolutnie kapitalnie i na to zwracam uwagę, że jakby żadnych zastrzeżeń tutaj nie mam. Ekran się delikatnie przyciemnia, ale nie zmienia kolorów, więc jest naprawdę wszystko bardzo w porządku. Mamy skaner odcisków palców, który jest w ekranie. On działa dobrze, nie jakoś super szybko, na to zwracam uwagę. Rozpoznawanie twarzy działa rewelacyjnie, chociaż 2D. No i mamy Always On Display, które jest konfigurowalne w pewnym zakresie, więc tak na dobrą sprawę na pokładzie jest wszystko. Oczywiście tutaj OnePlus też mówił o jakichś certyfikatach tu i tak dalej, natomiast bardziej mi się skupił na tym, że ten ekran po prostu jest dobry jak na sam panel i tutaj jakichś większych zastrzeżeń nie mam. Jest tu jeden pewien mały szkopuł, który pewno Was nie będzie dotyczył, bo jest to telefon przedprodukcyjny, więc Wasz będzie miał jakiś finalny soft, który nie będzie miał tego błędu. Natomiast jestem ciekawy, w ilu recenzjach się to pojawi, skoro mamy wszyscy takie same telefony, a mianowicie w momencie, kiedy przełączamy się na tryb wysoki, jeżeli chodzi o wymuszenie 120 klatek, to telefon nie generuje tych 120 klatek. Tak samo w trybie automatycznym. Sprawdziłem sobie oczywiście, bo to widziałem po prostu organoleptycznie, że to nie działa tak płynnie, ale włączyłem sobie w ustawieniach programisty również to, żeby wyświetlał ilość klatek i faktycznie tak było. I dopiero dwa resety telefonu pozwoliły na to, żeby jakby no, uruchomiła się ta procedura. W sensie dopiero po wymuszeniu wysokiego trybu, nie w automatycznym reset, tylko w wysokim trybie, powoduje, że włącza się telefon i od razu skakuje na 120 klatek. I wtedy można już sobie zmieniać i wszystko działa. Natomiast wcześniej był on zablokowany na 60 klatkach i wyglądało to niestety słabo. W sensie nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, ale przy 120 klatkach teraz rzeczywiście świetnie. Mam nadzieję, że inni też to zauważyli, bo to jakby po prostu zrujnowało mój świat na początku. Mówię, jak 120 Hz ma tak wyglądać? Mówię, nie chcę tego telefonu, autentycznie. Takie były moje odczucia, natomiast dobrze, że pogrzebałem, bo okazało się, że był to błąd. I mam nadzieję, że w software'ze finalnym tego po prostu nie będzie. Ale przechodzimy sobie do specyfikacji, bo mowa tutaj również o MediaTeku Dimensity 9000. Tak jak mówiłem, 16256, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, jest to UFS 3.1 i telefon śmiga, działa jak petarda, w sensie absolutnie kapitalnie się spisuje do odpalania aplikacji wielu, jedno po drugim, zimnego startu, później z RAMu, naprawdę działa to rewelacyjnie, nie mam właściwie żadnych zastrzeżeń, dla mnie to jest poziom taki prawie flagowy, oczywiście nie jest to może tak, że super po dotknięciu już, jak na przykład w ROGfonie, ale i tak poziom innych flagowców z tego roku spokojnie i tyle, naprawdę, działa to absolutnie kapitalnie. Zwrócę uwagę, że telefon w ogóle się nie grzeje, jeżeli chodzi o takie normalne korzystanie, jeżeli chodzi o granie, no po godzinie, tam 45 minutach grania, rzeczywiście odczuwałem już wysoką temperaturę na obudowie, ale myślę, że to jest też dość normalne. Przechodzimy sobie do nakładki, bo tutaj jest kilka jakichś tam dodatkowych funkcji, o których warto wspomnieć. Oczywiście Oxygen OS, mamy Androida 13, poprawki są w miarę aktualne, chociaż mówię, no to pewno nie jest finalny soft, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało na końcu. Jeżeli chodzi o same funkcje, to właściwie wszystko to, co było wcześniej, w sensie nie ma chyba tutaj nic więcej, może jakieś gesty nad ekranem i tak dalej, ale reszta te, które są ekranowe, również są tutaj dostępne, tryb prosty dla dzieci, to co Zen, to co widzieliśmy gdzieś wcześniej, więc może sobie kwestię tą ominiemy, ale przechodzimy sobie do interfejsu aparatu, który też jest bardzo podobny jak w poprzednich OnePlusach, to jakichś gigantycznych zmian nie ma, natomiast oczywiście mam 0612, dwukrotne to jest zbliżenie cyfrowe, czyli krop już na matrycy. Jeżeli chodzi o wideo, mam nagrywanie 4K z głównego obiektywu, jeżeli mówimy o ultraszerokim jest tylko Full HD, więc no nie możemy się przełączać między obiektywami. Jeżeli chodzi o tryb ultranocny, to jest dostępny i w ultraszerokim i w podstawowym, no i oczywiście
trochę tych dodatkowych jak Pro, tam portretowy, makro i kilka innych dodatkowych. I generalnie muszę powiedzieć, że zdjęcia się robią bardzo szybko, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń z płynnością czy z interfejsem, żeby coś nie działało. Natomiast no, zacznę od tego, że zdjęcia są dobre. Ja mam też mało zdjęć, tak jak mówiłem, telefon mam krócej, więc nie byłem w stanie zrobić po prostu zdjęć we wszystkich warunkach. Natomiast w tych, które zrobiłem, wygląda to nawet nieźle. Czy to jest adekwatny punkt, jeżeli chodzi o telefony z tego przedziału cenowego? Bym powiedział, że może dynamika nie jest tak rewelacyjna, natomiast zdjęcia mogą się podobać. Wyglądają ładnie, troszkę oczywiście rozjeżdża się ten ultraszeroki kąt, im gorsze warunki, tym po prostu ta różnica jest bardziej diametralna, ale to też nie jest tak, że wszystkie zdjęcia się od siebie różnią, w sensie bardzo często zdjęcia są do siebie zbieżne kolorystycznie i myślę, że to jest duży plus, ale no chciałbym, żeby był ten ultraszeroki kąt jednak ostrzejszy, bo tam widać, że on jest tak do oglądania z daleka. Do przybliżania to raczej już niestety nie. I selfiaki są bardzo, bardzo naturalne, w sensie wydaje mi się, że no mogą być trochę ostrzejsze, ale generalnie naprawdę są bardzo naturalne i wypadają również w tym aspekcie całkiem nieźle. I cóż, jeżeli chodzi o zawody, to na pewno tryb nocny, w sensie z głównego jeszcze ok, jesteśmy w stanie coś tam wyciągnąć, ultra szeroki właściwie się nie nadaje, nawet przy trybie ultra night, no i to wideo 4K, no jakby ta optyczna stabilizacja, no jakby budziła u mnie takie nadzieje, że to będzie fajny, płynny film i tak dalej, ale jednak przy 4K to jest taka, no widać, że coś skacze, nie wiem, czy po prostu się ta optyczna stabilizacja, no ona się nie może nie włączyć, przecież to jest fizyczna, optyczna, więc nie wiem, na czym to polega tak na dobrą sprawę, chciałbym, żeby to wyglądało nie tyle lepiej, może można to jakoś w algorytmach poprawić. Póki co wygląda na trochę trzęsące się, ale ostrość, ekspozycja jest w porządku, więc tutaj zastrzeżeń nie mam. Więc podsumowując, biorąc pod uwagę cenę, którą macie oczywiście w opisie, nie powiedziałbym, że to jest jakiś tam super tani telefon, natomiast trzeba pamiętać, że mamy tutaj wersję 16256. I jeżeli szukamy najbliższego odpowiednika, no to pewnie jakieś 12256 albo 12512. I często te telefony są dużo droższe wtedy, jeżeli chodzi o te bogatsze konfiguracje. Tu tak na dobrą sprawę cena jest... No, powiem szczerze, liczyłem, że znaczy jak przetestowałem sobie to urządzenie, to mówię, pewno ta cena będzie zbliżała się do trójki i tak już byłem trochę zniechęcony, ale okazuje się, że nie, więc okej, to nadal jest drogo, ale uważam, że jakiegoś kompletnego dramatu tutaj przy tej konfiguracji nie ma, no bo trzeba pamiętać o tym, że mamy naprawdę dobre głośniki, bez basu, ale są. Świetny ekran, świetną wydajność, maluteńkie ramki, wszystkie rzeczy są, no IP54, czyli nie mamy pełnej wodoodporności, nie ma indukcji, ale mamy 80-watową ładowarkę i to w pudełku, więc tak na dobrą sprawę wszystko w tym telefonie gra i może się podobać, jest dość smukły, bateria też trzyma świetnie, więc tak na dobrą sprawę urządzenie jest mega kompletnie. No dajcie znać, co myślicie, jakby to oceniacie. Ja uważam, że to może być fajna propozycja. To może być telefon, który, bo wiadomo, cena na dzień dobry zawsze jest wysoka, ale ona może troszkę spaść później i może się okazać, że rzeczywiście będzie to bardzo atrakcyjna propozycja. Nie wiem, czy jest jakaś przedsprzedaż. Może jest jakaś oferta, że jest coś taniej albo coś dodają dodatkowo. Musicie zobaczyć link, tak jak mówiłem, macie opisie. Dzięki bardzo, czekam na wasze komentarze, będę wdzięczny za subskrypcję, polajkowanie i udostępnienie materiału, jeżeli się podobał. Do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Cześć!